Teraz wykorzystując archiwalne nagrania Teatru Polskiego Radia nadamy 363 odcinek radiowej powieści Matsiakowie, którego premiera odbyła się 60 lat temu. A tam zaskakujący wątek kryminalny. Za chwilę zapowiedziana wizyta na warszawskim Polwiślu na ulicy Dobrej u państwa Matysiaków. Jest sierpień 1963 roku. No, dawaj, łapka. Ruszaj się do cholery. Na co czekasz? Bez nerw, Wacuś, bez nerw. No, gdzie ci się tak śpieszy? Mamy czas. Musimy się chyba najpierw rozejrzeć po mieszkaniu. Nie zawracaj głowy, po czym tu się rozglądać. Wycior, ty masz worek. Mam, co pakować? A może obejdzie się bez worka? Może wszystko zmieści się do walizki? Na szafie jest też walizka. Brać? Brać. O rany. Telefonu się boicie? Ty chłopaki. Bo myślałem, że to drzwi, wiesz? No, nawet gdyby. To co? Nikogo nie ma w mieszkaniu. No, zaraz się dowiemy, kto telefonuje. Coś ty zwariował, łapka. Zostaw. A dlaczego, Maciuś? Jak ktoś telefonuje, to trzeba odbierać telefon, nie? Nie wypada. A przecież, żeby nie... Zostaw, mówię, do jasnej cholery. Halo? Kto? A, panny Zosi nie ma. Co? Kiedy będzie? No, tego dokładnie nie wiem, ale tak za tydzień, za dwa, tak. Ta wyjechała z gospodynią na urlop. Ja też żałuję. Zadzwoni pan, jak wróci. Proszę bardzo. Szanowanko. Jakiś pan. Coś ty się schlałeś, idioto, dzisiaj? Wacuś, jak ty mówisz do starszego człowieka? Słuchaj, łapka, mnie dzisiaj nie do żartu. Ja się też spociłem ze strachu. Dlaczego wy się tak pietracie, jak pragnę zdrowia, no? Nikogo nie ma. Co tam znów do jasnej cholery? Czyś ty zwariowałby tu, stary? No co, pić mi się chce, Wacuś. Jak Boga kocham, jeśli nie przestaniesz się wygłupiać, to ci tak rozkwaszę ten twój dziób, że cię rodzona matka nie pozna, rozumiesz? Kaziu, powiedz Wacusiowi, żeby mnie nie obrażał. On mnie obraża i moją mamusię. Nie, ja idę w cholerę. Ja nie mam zamiaru leżeć przez jednego starego byka i drugiego idiotę. To niby ja, co? Idiotę? A kto? Sza, dzieci. Co ty, Kaziu? Co ty, no? Tutaj chcesz drakę robić, czy co? No, już, a ty, Wacuś, nie obrażaj Kazia. No, już, zgoda, no. Bierzemy się dalej za robotę. Pościel już spakowana. Długo mam czekać na tę walizkę? No, zrób się, denerwujesz, Wacuś, no. Spokojnie, jak pragnę zdrowia, no. A po co? Dokąd ci się śpieszy? Mamy czas. Nikt nas nie goni. Pan Matysiak wącha świeże powietrze, pani Matysiakowa też. Młodzież pływa na kajaku. Nikt tu nie zajrzy. Złodziej, braciszku, musi być bez nerw, no. Bez nerw. Tak mnie jeszcze uczył nieboszczyk Bąbel. O, widzisz, Kaziu, nieboszczyk Bąbel. To był specjalista od porcelany. Babskie palta już w worku? To teraz pakuj bieliznę. Tylko zostaw po jednej koszuli ludziom. Ten, znów się wygłupiasz? Nie wygłupiam się, Wacuś, tylko tak nie można. No, sam przecież widzisz, że biedny naród i nawet wstyd takiego kraść. Filiantrop się znalazł. Sukieneczki to są fajne, coś dla mojej babki, nie? Może być. O, dzieci... Nareszcie coś mądrego mam. Co takiego, łapka? Zostaw to do cholery. Wacuś, teraz to ty z byka spadłeś. Nie chcesz spróbować nawet? Łapka, no ja cię proszę, nie rób cyrku. Cyrku. Pakuj tę wódkę, w domu będziemy pić. A jak to na ten przykład nie woda, tylko sok. Tylko no, sok? Co, to sok mam targać do domu? Nie, to woda i to jaka? Na wiśniach, bracie. Kaziu, podaj szklaneczkę. Ale tylko po jednym, łapka, rozumiesz? Oczywiście, Wacu, oczywiście. Nie, przecież nie ma zamiaru pić więcej. Ja cię proszę, zostaw tę wódę, no. Wycior, masz tu jeszcze do walizki jakieś ciuchy. O,
A tu jeszcze jakaś paczka. U mnie więcej się nie zmieści, ale ją wezmę tak. Siadajcie, chłopaki. Takiej wody nie można pić na stojąco. Stojąco. Cały mokry jestem. Spokojnie, Wacuś. Spokojnie. Ze mną nie zginiesz. Jeszcze z łapką nikt nie zginął. Zginął. No to ciągło. To teraz dwa. Tej paczki nie zapomnij tylko. Oto chlup, Wacuś, w ten głupi dziób. Rabadziu. Ty... Cholera. Cicho, cicho. Spokój. Wacuś, spokój. Odstaw worek do kuchni, ale szybko. Szybko. Przez ciebie, cholero, stary. Kaziu, tylko bez głupstw. Schowaj to. Cicho. Oby moje szanowanie. Przepraszam. Panowie, kto jeśli wolno? Cześć. My z panem Matysiakiem, panie kolego. Czy być może pan Józef już powrócił kiedy? No właśnie. Jak byś pan zgadł? Właśnie tego ten... No, wrócił i my... I my to tego, razem z panami. Dzisiaj? No właśnie. Dzisiaj tego, tak. To prawdziwa niespodzianka w takim razie. No właśnie, nigdy niespodzianka. Nie spodziewałem. W takim razie najmocniej przepraszam, gdyż... Proszę. W pierwszej chwili, widząc panów tutaj, to przebiegło mi, że się tak wyrażę przez myśl... Że jesteśmy złodzieje, co? No właśnie. Słyszycie, chłopaki? My złodzieje, co? Złodzieje. Naprawdę jest mi niezmiernie przykro, panowie, ale skądże mogłem przepuszczać inaczej, sądząc, że pan Józef zamierza powrócić w znacznie późniejszym terminie. Ale nie szkodzi. Nie szkodzi, no, my się nie gniewamy. Panie papu. Kolesiński jestem. Grzybek. Pozwoli pan się zapoznać. Przepraszam, Grzybowski. Co proszę, bardzo mi przyjemnie. A to synowie pewnie, nie? Wacuś, Kaziu, przedstawcie się panu. Moje uszanowanie. Bardzo, nadzwyczaj mi przyjemnie. Mnie również. A co skłoniło pana Józefa do przyspieszenia powrotu z wypoczynku, jeśli tak wolno zapytać? No, zapytuje się pan mnie, co go skłoniło. Tak. Sądzinem powiem, że zwłaszcza po ostatniej kartce, że zamierza pozostać do końca miesiąca. I tak faktycznie zamierzał, ale tego to powiedzieć... Czyżby się rozchorował? Niech pan Bóg broni, zdrowy jak koń. Tak? Tylko tego... Jak koń. Napadł go nagle wczoraj. Tak, wczoraj. Nic, tylko do domu i do domu. I mnie ciągnął. Jedź, Waluś, razem, jedź, bierz chłopaków. Właśnie, ogarnęło pana Józefa, jeśli tak można nazwać, tego tęsknota. W samo centro paneś trafił. Taki niespokojny nagle się zrobił. No, mówię, Ziutek, daj spokój, bracie. Ale nic, tylko jedźmy. Jedźmy. Więc dałem się namówić, bo pan wiesz, cygan dla towarzystwa dał się powiesić. Powiesić, tak. Doprawdy pan Józef niepotrzebnie się niepokoił, wszak wie, że ja tego doglądam mieszkanie i podlewam, że się tak wyrażę, kwiatki pani Heleny. To samo mówiłem, kochany, tak. Mówiłem mu, siedź spokojnie, w chacie nic się nie stanie. Ale uparł się. Co proszę, ale dlaczego panowie tak stoją? Proszę uprzejmie siadać. Panie Grzybowski, proszę. Dziękuję. Proszę panowie, proszę. Usuniemy tylko te walizki. Czy to panów? Nie. Ziutka. W samej istocie rzeczy nie tego. Nie poznałem wcale. Tak. Właściwie to jest walizka panny Zosieńki. Właśnie. Przepraszam, tato. Co, Wacuś? Co, śpieszy ci się? Nie chcesz siadać? Nie mogę, tato, interes mam jeszcze. Nie chce pan zostać? Lepszego, ale chociaż jeszcze chwilkę. A gdzie jest pan Józef?
wyskoczył tego, no, na chwilkę. Ja się zrywam łapcą. Tato. Co proszę? No, jak musisz, Wacuś. Interes, wie pan, ma jeden do załatwienia, no, i musi. No tak, musi. Jeżeli syn mu musi, szanowny panie Grzybowski, to w takim razie nie śmiem zatrzymywać, nie? Tak, musi. I tego, i panowie, prosto z panem Józefem z pociągu, co? No właśnie, tego prosto z pociągu. Chcieliśmy do domu, ale Józek mówi, nie, wstąpcie do mnie na chwilę, nigdy nie byliście, tak. O, ja też z Wackiem. Zaraz, poczekaj, Kaziu. Poczekaj. Niech najpierw idzie Wacuś. A ty poczekaj. No, przykro mi niesłychanie, że pan jest zmuszony nas opuścić. Cześć. To ma moje uszanowanie. Cześć. Moje uszanowanie. To pan, znaczy się, tego pilnował i tak, podlewał tak. Kwiatki tutaj. Tak, jest, szanowny panie. Tak, pani Helena ubóstwia wprost swoje kwiaty. Proszę zresztą zwrócić uwagę, jaka ich ilość tych kwiatów. Toczka w toczkę jak ja. Tak. Ja też tak lubię kwiatki i przepadam. Dlatego też każdego dnia, wypełniając polecenie pani Heleny, starałem się, aby nie stracili nic ze swojego piękna w czasie jej nieobecności. Bardzo dobrze, tak. Bardzo dobrze. Tak. Kochany Kaziu, siadaj. Ja bym też ja bym tato też chciał. Ja odnoszę wrażenie, szanowny panie Grzybowski, jakby pan Kazimierz był nieco speszony moją obecnością. Nie, panie, to tylko on jest taki trochę taki do ludzi nieśmiały. No. Ale tak. Siadajże, Kaziu, jeżeli cię pan prosi. Nie, ale doprawdy cieszę się niezmiernie z powrotu pana Józefa. Józek cieszy się z pana, tak? Ile razy wspomina on pana tego, ten Kolasiński, a co to za człowiek, tak, Kolasiński, jaki porządny, dusza, o. Dusza do mnie mówiła. Doprawdy pan Józef zbyt jest uprzejmy w ocenie mojej skromnej osoby. Niemniej jestem bardzo mu zobowiązany. Tego. Czy panowie zadowoleni z urlopu z panem Józefem? Co? No, tak? Owszem. Niczego sobie. No pan wie, jak to na wczasach. Człowiek nic nie robi, wypoczywa sobie. Ptaszki świergolą, grzybki, nie grzybki. Cicho, Kaziu. A pan jeszcze nie był na urlopie? A nie, niestety jeszcze nie, ale we wrześniu udaje się. Tak się bowiem złożyło u nas w Petrochemii, że w tej chwili jest bardzo dużo pracy, wielkie tego nasilenia. Nasilenia. Tak, że się tak wyrażę i oczywiście nawet nie mogłem marzyć, żeby tego. To pan w Petrochemii tak, pracuje. Tak, od niedawna, od 2 lat zaledwie. Tak. A jakie miał pan Józef połowy? Co? No, tego, rybki. A, rybki, świetno, panie. Tak. Jeszcze chyba nigdy w życiu. No tak. Pan Józef właśnie donosił. Tak, brały mu, panie, brały jak nigdy. Tak. Takie, panie, tego, takie, ale to szczupaki, nie szczupaki, karpie, nie karpie. Tak, co pan mówi? Tato, ja chcę do mamy. No, patrz pan, co to za chłopaki, no. Niecierpliwe takie, no. Tylko przyjadą skądś, to już jeden interes jakiś, a drugi do mamy. No, do mamy. Mamy. No to nadzwyczaj miłe ze strony pana. Tak, wychowało się, panie. Trzeba było. No to już idź, Kaziu, a do mamusi, a my sobie tu z panem jeszcze posiedzimy. Pogadamy. I powiedz mamie, że też zaraz przyjdę. Niech się nie boi. Lawo. No, Kaziu, a kto się z panem pożegnał? No, wstydź się naprawdę, no. Cześć. No. Moje uszanowanie, panie Kazimierz. Młode. Bardzo. Bardzo przyjemni synowie. A pan co, córki czy synów też, panie kolego? Co proszę, ja niestety jeszcze, szanowny panie Grzybowski. Kawaler,
jesteś pan wygrany na całego. Hej! Ej, nie ma to jak kawalerski stan. Bo jeżeli o mnie się rozchodzi... To, no, a gdzieś radio? Co? Jakie radio? No, przecież niedawno, jak wczoraj, było tu jeszcze na stoliku. Czyżby w dniu dzisiejszym... Radio, nie, bo ja myślałem... No, właśnie Ziutek. Co? Ziutek zabrał do reparacji, bo nie grało. Cholernie mówi, nie lubię, jak mi radio nie gra w domu. To dobrze. Ponieważ już przestraszyłem się, że tego, że złodziej. Tak się też spodziewałem, jak pan tak nagle krzyknął. Nawet wystraszyłem się. Ale nie, no, wszystko w porządku, panie kolego. Iliż to się bowiem słyszę i w prasie tego czyta o różnych kradzieżach. Pan słyszy takie rzeczy? Nie zaprzeczy pan przecież, że zwłaszcza w okresie urlopowym to... Naiwny pan jesteś, czy co? Kto dzisiaj kradnie? Gdzie pan ma w Warszawie złodzieja? Chyba mankowicze tylko. Co proszę, sądzę, że pan przesadza, pozwolę sobie to zauważyć. Ja? Przesadzam? Tak. Dzisiaj pan prawdziwego złodzieja nawet na lekarstwo nie znajdziesz. Ja to panu mówię. Myślisz pan... Te młodziki? Ja nie wchodzę, szanowny panie Grzybowski, w sprawę, że się tak wyrażę, wieku złodziei. Mówisz pan jak każdy naiwniak. Słyszał pan kiedyś o tatku Serku? A pan w ogóle z Warszawy jest? Nie, z Sosnowca. To teraz jestem w domu. Albo nieboszczyk Bąbel. Bąbel, to był złodziej. Całe życie kradł i 3 razy wszystkiego siedział. Co? Fachowiec, panie kolego, fachowiec. Jak on szedł na robotę, to wiadomo było, koło leci dla każdego. A przed wojną to był pieniądz, co? Nieprawda? Co, proszę cię, zaraz się pod pojęciem koła, to ma pan na myśli 1000 złotych? A co? 1000 złotych, jak nieboszczyk Bąbel poszedł jednego razu, oczywiście przed wojną, do jednego profesora, co też wyjechał na urlop i znalazł tam taką baterię wody. Aha. To 3 dni nie ruszał się z mieszkania, tylko pił. Nie można facetowi zostawić wody, bo uczy dzieci, mówił Bąbel. A i jeszcze kiedyś przyjdzie pijany na lekcję. Proszę mi darować, ale uważam, że bezczelność tego pana to przekraczała granice. Ale odważny był. Gdzie pan dzisiaj znajdzie takiego drugiego? Co? Albo Tadek Serek. Na targówku mieszkał. Serek. Ten tylko bał się jednego człowieka na świecie. Kozła. Co proszę? Przepraszam, bo nie zrozumiałem. Był przed wojną taki sędzia. Nazywał się Kozieł Poklewski. Aha. Straszny pies na złodziei. Co pan? Tadzio Serek zafasował u niego raz za głupstwo. Półtoraka. I już wyszedł na wolność i raz idzie i widzi kozła. I ten go poznał. Poznał go, a miał oko, panie kolego. I do Tadzia tak mówi. No, pilnuj się, Serek. Bo drugi raz masz u mnie 5. To nadzwyczaj interesująca historia. Co? I dasz pan wiarę, że do końca życia Tadzio Serek nie siedział ani razu w kiciu. Co proszę, w kiciu to... Tak. W kiciu być może. Tak się pilnował. Tak się pilnował, że nigdy go nie nakryli gliny. Ale to był fachowiec, panie. Odnoszę wrażenie, szanowny panie Grzybowski, jakby pan pochwalał ten zawód. Niech pan Bóg broni, panie kolego. Daję panu tylko ten, przykład. Też pozwoliłem sobie zrozumieć. Zna się to życie, panie kolego. I dlatego mówię. Dzisiaj pan może spać spokojnie. Dzisiaj pana nikt nie okradnie.
No, ale gdzieś ten Ziutek, jak Boga kocham, zapił się gdzie w knajpie, czy co? Szanowny panie Grzybowski, ja sądzę, że należy się spodziewać pana Józefa tego w każdej chwili. Któraż to godzina? O cholera, jak już się późno zrobiła, to baba czeka. No, baba, co pragnie pan już uciec? Tak. Ale proszę jeszcze zostać, pan. Pan Józef na pewno lada moment się pokaże. Nie, nie, kochany, no muszę już i powiem panu, dlaczego to robię, ale no, w zaufaniu, żeby Ziutek nie wiedział, że pan... Tak, myśmy sobie tu już trochę tego, no, wiesz pan... Właśnie, pozwoliłem sobie zauważyć. Ziutka naleweczka, wiesz pan, ale bez zakąski, no. I Ziutek przy okazji wyskoczył po zakąskę, a ja już nie mogę... Panie, więcej, wie pan, no nie to zdrowie, tak, co przed wojną, prawda, i tego, no, niech mu pan powie, że go bardzo przepraszam, ale musiałem tego, że bardzo chętnie, no, kiedy indziej, ale coś mi wypadło, no. No, ale panu Józefowi będzie niezmiernie przykro, skoro wróciwszy dowie się, że pan... Nie szkodzi, no, powiedz mu pan, że ja jutro, no, pojutrze wpadnę do niego specjalnie, no, ale dzisiaj nie mogę. Zaraz, gdzie to moja kapota? No, skoro pan sobie tak życzy, to tego powtórzę jak najchętniej panu Józefowi. Fajnie. No to cześć. Bardzo mi było przyjemnie. Moje uszanowanie. Mnie również, szanowny panie Grzybowski, było bardzo tego przyjemnie. Moje uszanowanie. Ale, panie Grzybowski, paczka. Zapomniał pan paczki. Ja? Którą? No te. No proszę uprzejmie, proszę. To ja może tego... Ja jak przyjdę kiedyś przy okazji. Ale dlaczego nie? Może się jeszcze zagubić? No pan wie, jak to jest w domu, kiedy nie ma gospodyni. To no tak, no, faktycznie, ale no jak pan mówi, że będzie lepiej. Stanowczo, szanowny panie Grzybowski. No to cześć. Moje uszanowanie.